Państwa, przechodzimy do uchwały kierunkowej projektu numer 974. Uprzejmie proszę o rozczarowanie na Dominik Wyśkowa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, krótko, uchwała w sprawie ustalenia kierunku działania na Prezydenta w sprawie prowadzenia publicznych rachunkowych szkół przed swoim priorytetem i programem. W tej uchwale chodzi o to, aby policzyć, sprawdzić, jakie koszty są prowadzenia usług finansowo-księgowych w każdej szkole, w każdym przedszkolu, sprawdzić, czy która z tych placówek, która w przedszkolu dla szkół, może być taniej obsługiwana, może być taniej prowadzić tą księgowość jako placówka samofinansująca się, a która jako zakład ekonomiczny oświaty. Tam, gdzie wyjdzie nam, że taniej jest placówka samofinansująca, to się zobowiązujemy Prezydenta do tego, aby do końca 2013 roku, dokładnie 1 stycznia 2014 roku, przekazał księgowość szkołom, i aby te placówki były samofinansujące się. Finalnie przyznane zostały tylko te placówki, w których obsługa księgowa jest droższa niż w przypadku prowadzenia jej przez placówki samofinansujące się. Na przykład szkoła podstawowa numer 2, około 630, 180 zł odłącznie jest przekazywane na potrzeby zakładu ekonomicznego oświaty, daje to około 118 tysięcy złotych rocznie. Można to łatwo policzyć, za to mamy dwa pełne etaty do obsługi księgowej, do obsługi przetargów i wszystkiego. W związku z tym, jeżeli prowadzimy księgowość samofinansującą się w tej szkole, obsługiwaną na przykład przez pół etatu, otrzymujemy około trzykrotnie tańsze wykonywanie tego samego zadania. I to ma na celu ta uchwała. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce proszę się rejestrować do dyskusji? Pani Karta Patena. Ja chciałam zapytać wnioskodawcy, dlaczego taki długi termin? Dlaczego nie szybciej? Te szkoły mogą przychodzić na samo finansowanie się, tylko dopiero za ponad rok. Dziękuję. Proszę o odpowiedź, kto tam się zgłosił jeszcze. Szanowni Państwo, tak, momencik, proszę Pani na pewno, tak? Tak? Tak, ja tylko chciałam, nawiązując do tego, co Pan Jaśkowicz powiedział, interpelacje odpowiedzi na interpelacje 11 maja 2012 roku nie mówią, ale właśnie informacja była taka, że oblicza się koszt obsługi księgowej w wysokości 180 zł na ucznia, prawda? Teraz moje pytanie, Panie Proszę uprzejmie, ale moje pytanie jest takie, to w jakim w tym momencie przeliczniki będziemy stosować przy zatrudnieniu osób z tej księgowości? Czy znika w takim razie to kryterium, które wcześniej mówię, mają podpisane było przez Pana Prezydenta, że jest to przelicznik prosty, 180 zł na osobę. Teraz zdecydowanie, żeby było jasne, absolutnie uważam, że kierunek jest bardzo dobry. Powinna być księgowość w szkołach, tylko właśnie na jakich zasadach? Ja bym to chciała wiedzieć dokładnie. Bardzo proszę. Ja jeszcze się zapisałam do głosu też, Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj jeszcze jest bardzo ważny element. Tego typu uchwała i propozycje były jeszcze przygotowywane w zeszłej kadencji, gdzie Pan ówczesny dyrektor rządu mówił, że jest to rzeczywiście procedura, która bardzo podróży obsługę szkół. Okazuje się, że to nie do końca jest prawda, ale jeszcze jest tutaj element chyba, który trzeba rozpracować, to znaczy element przekonujący nauczycieli, dyrektorów do tego, żeby podjęli się tego trudu. I z kolei ja chciałam się zapytać troszkę inaczej, czy nie za szybko, ponieważ dyrektorzy być może nie są gotowi na przyjęcie. A no to właśnie może rzeczywiście w przyszłym roku już trzeba ten proces przyspieszyć. Przepraszam bardzo, czy ktoś z Państwa, bardzo proszę Pani Radna Patena. Drugie wystąpienie. Z tego co ja rozumiem, to nasz kwota 180 zł na ucznia była podana przez pana dyrektora, przepraszam, przez prezydenta w odpowiedzi na interpelację o odpowiedzi przyrodniej zawsze stosowny wydział, czyli w tym wypadku zero, dotyczyła kwoty, jaką zero dla mnie pobiera ze szkoły
zajmować się księgową. Tak. Ale tylko księgową i rachunkową. Bo tamte pozostałe jeszcze są 3 czy 4 składniki, a one są tam takimi mniejszymi. Zasadniczym jest ten 180 osób na ucznia. A zatem, ale nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, czy jeżeli szkoła wystąpi z ZO, czy te 180 zł zostanie. Bo w ostatniej interpretacji z kolei było tak, że ma sobie zabezpieczyć sam, ma jakieś tam środki i tak dalej, to jest problem. Ale myślę, że tu jest to, co pani przewodnicząca Małgorzata Jankos mówi. Dyrektorzy boją się. Boją się, no bo pieniądze to jest rzecz taka bardzo no trefna, bo trzeba bardzo uważać na te wydatki. Ja nawet no to nie zdążyłam, bo wydaje mi się, że powinniśmy być nawet inicjatorem jakiegoś szkolenia pod tytułem panowie, państwo dyrektorstwo, nie bójcie się i zabierajcie te pieniądze z ZO do siebie, bo nie tylko będziecie mieć księgowość u siebie, mało. To są korzyści niezaprzeczalne z tego, bo dyrektor, jeżeli ma księgową w pokoju, która jest 3 pokoje, 4 dalej, to w każdym momencie może ją wezwać i zapytać się skąd to, skąd tamto, jakie są skrajniki i tak dalej. I ta pani mu może pomaga oszczędzać. Ja wiem jak było, bo kiedyś byłam, pracowałam w szkole, a pracuję w tej samej szkole, która była pod tak zwanym ZEAS-em. I wtedy raz w tygodniu przychodziła stamtąd pani, a w tej chwili mamy księgową i dyrektor naprawdę oszczędza na tym pieniądze. Warto być szkołą samofinansową. Też pewnie się wszyscy pani na te dane bardzo proszę. Szanowni Państwo, mnie trochę dziwią te obawy. Ja akurat nie pracowałam w dzielnicy jako przewodnicząca i stykałam się z dyrektorami. Sporo z nich prowadziło, miało własną księgowość i wszyscy inni im tego zazdrościli. Myślę, że te obawy, czy dyrektorzy są przygotowani, czy nie przygotowani, zostawmy na dalszy czas, a jest chyba w projekcie uchwały taki zapis, że dyrektorzy zostaną przeszkoleni i nie taka to straszna ta księgowość w szkole. Dziękuję bardzo. Jest zapis o przeszkoleniu dyrektorów. Szanowni Państwo, bardzo proszę pana dyrektora. O jakim ekonomicznym mówimy? Każdy, kto prowadzi firmę małą czy większą, poucieka od księgowości, bo każdy wie, że księgowość własna, przepraszam, kosztuje. Wynajmuje się po prostu firmy finansowe, które jakby obsługują. My tutaj chcemy wprowadzić księgowość do szkoły, no to ja sobie wyobrażam, jakie będą koszty. Dziękuję. Na czas ograniczony, tak jak każdy radny. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, ja bym prosił Stanisławie, żeby się nie dać każdego pozycji zmiany. Jak sobie Stanisław policzy 180 zł, jakie zaobierze od ucznia w 100 osobowej szkole, to wychodzi miesięcznie 18 tysięcy. I teraz mówił Dominik, że żeby zrobić analizę, gdzie się opłaca outsourcingować, a gdzie się nie opłaca. Jakby postawił wyraźną granicę. Bo tu nie chodzi o to, żeby podjąć decyzję i wszyscy tak albo tak. Trudno przyjąć wyliczenie 180 zł godzinnie. Co więcej, my zgadzając się na to, a w pewnym sensie na to się zgadzamy poprzez konstrukcję systemu, dajemy nie tylko 17 milionów na zero co roku na jego funkcjonowanie, ale dofinansowujemy ze szkół pieniędzy, bo wiemy pieniądze ze szkół do zero. Nie wiemy dzisiaj, czy te pieniądze są na poziomie realnej płatności za obsługę księgową, czy to są pieniądze za duże. Ja mając doświadczenie i znając działanie samorządu, przypuszczam, że to jest cena wyższa niż to na rynku. Rocznie, przepraszam, nie miesięcznie, rocznie. Ale to jest tak, jest 18 tysięcy za jedną szkołę współosobową. I proszę mi pompować to dalej. Ale zobaczmy, czy może się da znaleźć tę oszczędność. Najprawdopodobniej da się zrobić przetarg na obsługę księgową, którego cena byłaby zależna od ilości operacji, od ilości usługi księgowej. Najprawdopodobniej zakładam, że byłaby ona niższa. Jeśli by się okazało, że to byłoby niższe, to mamy temat do rozmowy i do zmian. Mówimy dużo o potrzebie likwidacji cięć, ale poszukajmy tych oszczędności, tam się da bezkosztowo zaoszczędzić. A tu właśnie mogłoby teraz mieć miejsce.
Podałam to panu na przykład Stanisławowi Ludwi, że jej szkoła przeszła z ZEO na system samobilansujący się i generalnie jest to pozytywne zdanie. Może jest to dobry kierunek. Czy nie wiem, istotne, dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć, że niewykluczone są obwody, też niewykluczone są łączenie paru szkół, które mogą w trzy szkoły być na przykład traktowane jako jeden podmiot, który jakiś obowiązek obsługiwany księgowy. To też oszczędza zdecydowanie. Pani Patena po raz trzeci. Pani Marta Basia. Bardzo króciutko proszę. Proszę Państwa, bo no nie wszyscy wiemy o tym, a będzie za chwilę mowa w rezolucji, którą Pan Radny będzie prezentował. W tej chwili stan prawny jest taki, że szkoła nie może zlecić firmie zewnętrzną. ZEO jest jednostką miejską i dlatego może prowadzić tą księgowość dla wielu szkół. W związku z tym potrzebujemy albo takiego etapu, że najpierw szkoły biorą dla siebie, ale absolutnie, jeżeli szkoła jest, nie wiem, ma nawet 1000 uczniów, to księgowość to jest jeden dzień w tygodniu. W dzisiejszych czasach w internecie, kiedy wszystkie dokumenty można robić, przesyłać, to miało się swoją księgową, kiedy trzeba było wszystko wypisywać kopiowym ołówkiem i robić różne tabele. W tej chwili się jeden klawisz wciska i wszystko wychodzi. A zatem łączenie szkół przez panią przewodniczącą jest super pomysłem. No i zresztą rozmowy z ZEO na ten temat w tą stronę zmierzają, że ZEO jakby zgodzi się wychodzić szkołą spod ich kurateli księgowej, ale w pakiecie chcą dać pracownika. Czyli ktoś, kto zajmował się tą obsługą ZEO i zna tą obsługę, to na przykład no, będzie zwolniony z ZEO, ale dostanie pod świadce etatu w 4 szkołach. No trudno, biznes jest biznes. Ja uważam, że świetnie by tak było, gdyby się udało do takich rzeczy doprowadzić. Nie mamy zarzutu, tylko jeden fizyczny księgowy Kowalski będzie prowadził księgowość na 4 szkoły. Marta, nie da się prowokować z szkoły. Basia. Nie dam się panu sprowokować. Pani Barbara Nowakowicz. Króciutko. Ja chcę powiedzieć, że dyrektorzy myślę, że się nie boją tego, żeby wziąć do siebie księgowość i to na pewno jest bardzo dobra sprawa. Jeszcze raz mówię. Boję się czegoś innego, tego braku stabilizacji, który jednak charakteryzuje nasze miasto pracy. Bo była sytuacja taka, kiedy na przykład większość liceów przechodziła przed bardzo wielu lat, nie powiem przed wielu, do tego nie potrafię tej chwili sobie przypomnieć, pod księgowość własną i ci ludzie dostali pełne warunki przechodzenia, to znaczy dostali możliwość zatrudnienia odpowiedniej liczby osób, odpowiednie pieniądze i wszystko gra. Natomiast potem była taka sytuacja, myślę, że pani dyrektor sobie równie dobrze przypomina jak ja, że było proponowane takie przedsięwzięcie kolejnym szkołom, ale były tak nikłe środki dane, to nie było 180 zł na osobę wtedy, że naprawdę nie można było tego wziąć. I dyrektorzy najbardziej się obawiają tego, że w tym momencie, kiedy już podejmą się tego zadania, okaże się, że środki dostaną takie, że na przykład będą musieli zatrudnić zamiast według potrzeb cały etat księgowej, będą mogli zatrudnić tylko pół. I to jest problem. Jeżeli tu się dobrze liczy środki, nie wierzę, żeby jakikolwiek dyrektor się temu przeciwstawił. Ja to bardzo dziękuję. Ubolewam, że pani prezydent nie ma. Może bym wysłuchała coś ciekawego, interesującego. Szanowni Państwo, stwierdzam, że raz odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 października, godzina 15 i termin poprawek 18 października, godzina 15.